roku, od ponad 2000 lat w okolicach gwiazdozbioru Perseusza obserwowany jest rój meteorów, czyli zjawisko spalania się mniejszych lub większych meteoroidów. Pomimo tegorocznych pożarów w Australii, lęku przed III wojną światową lub telefonią 5G i na przekór pandemii, Perseidy postanowiły, jak zawsze, pojawić się na nieboskłonie. Od kilku tygodni widać nocne rozbłyski nad naszymi głowami, a w środową noc było ich najwięcej. Jak je zobaczyć? Najlepiej wybrać się za miasto. Zanieczyszczenie świetlne może zepsuć ten spektakl. Jeżeli chcecie uwiecznić widowisko na nieboskłonie, wystarczy nawet aparat w telefonie z możliwością ręcznego dostrojenia parametrów. Temperatura barwowa 5600 kelwinów, ostrość w nieskończoność, czas naświetlania od 15 do 30 sekund, ISO 3-4000, przysłona, jeśli jest, jak najmniejsza. Pamiętajcie, aby ustawić telefon tak, by przez cały czas robienia zdjęcia nawet nie drgnął. Przy odrobinie szczęścia na fotografii zobaczycie nie jedną czy dwie Perseidy, ale ich deszcz, zwany także łzami świętego Wawrzyńca. Spadające gwiazdy, poetycko rzecz ujmując, będą rozświetlać niebo jeszcze przez kilka do kilkunastu dni, ale z każdą chwilą będzie ich mniej. Życzymy powodzenia w gwiezdnych łowach.